Jeśli nie masz za co kupić swojego wymarzonego składu, zapraszam Cię do supercoinsy.pl. Tanio, szybko i bezpiecznie, a dodatkowo z hasłem Kinetic płacisz 5% mniej. Link w opisie, polecam. Cześć, siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś jak co czwartek zajmiemy się oceną obecnej drużyny tygodnia, a więc obecnego Team of the Week. Na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, że jak pewnie część z Was wie, od wczoraj mam nowy mikrofon. Troszeczkę wczoraj były problemy z jakością dźwięku, na pewno będę to jeszcze troszeczkę konfigurował, eksperymentował. Dzisiaj mikrofon ma troszeczkę inne ustawienia, więc też bym zachęcał Was do tego, abyście zostawili w komentarzu opinię. Już teraz możecie to zrobić, bo pewnie już wiecie mniej więcej jak to wyszło, ale zachęcam też odczekać jeszcze 2-3 minuty i zostawić w komentarzu opinię, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o dźwięk, bo po prostu chciałbym zrobić to jak najlepiej, żeby jakość była po prostu jak najlepsza, aby Wam się jak najmilej tego wszystkiego słuchało. Dlatego taka krótka tutaj notka na samym początku, abyście po prostu zostawili komentarz jak z dźwiękiem oraz oczywiście jak z treścią, bo przechodzimy już do oceny dzisiejszego Team of the Week, a więc dzisiejszej drużyny tygodnia, bo naprawdę mamy parę ciekawych kart. Zaczynamy od Stekelenburga, a więc bramkarza reprezentacji Holandii oraz Evertonu. No i cóż, jak zawsze porównuję aspekty zarówno tego, jakie statystyki ma ten zawodnik, dany zawodnik, oraz do tego, ile będzie on kosztował, a będzie niestety Stekelenburg kosztował powyżej tych 10-15 tysięcy, to nie będzie bramkarz warty Quixel, ale niestety jego statystyki no nie powalają, dlatego też nie uważam, żeby akurat on był opłacalny. Nie powiem, statystyki ma fajne, ogólnie karta wygląda naprawdę bardzo przyjemnie, jednak nie jest to opłacalny goalkeeper do waszych składów, ponieważ no lepszy od niego jest Czech, lepszy jest Batland, lepszy będzie Begovic. No dobra, z Ligi Angielskiej to chyba tyle, tak na szybko to są, no taka najlepsza trójka bramkarzy z Ligi Angielskiej. Harta oczywiście już nie można tutaj umieścić, bo jak wiemy przeniósł się do Torino. No ale cóż, no ta karta będzie po prostu troszeczkę droższa od nich wszystkich, dlatego niekoniecznie się opłaca, ale nie mówię, że jest słaba, bo jest naprawdę całkiem niezła. Dalej mamy Alessandro Florenziego, a więc gościa, który dołączył do gangu Hulita, w którym to Hulit sam nie jest, ale powyżej 80 wszystkie statystyki na tej karcie i to właśnie sprawia, że gracz Romy jest chyba pierwszym zawodnikiem w FIFA 17, który to osiągnął, ale nie jestem pewien, nagrywam to troszeczkę też na bieżąco, dlatego też nie sprawdziłem tego, myślę, że tak jest, ale pewności nie mam. Wysoka średnia pracowitość, to się chyba zmieniło, bo miał wysoka, ja też wiecie, muszę się przestawić troszeczkę ze statystyk FIFA 16 na statystyki FIFA 17. Ogólnie bardzo dobra karta, myślę, że mogę go wszystkim polecić, ale również wiem, że będzie on troszeczkę kosztował, dlatego też, no wiecie, uważnie, można na niego zapolować, bo wygląda fenomenalnie, aczkolwiek poczekajcie, aż jego cena troszkę spadnie. Dalej mamy Palu, Nicolas Palu, tak się chyba to czyta, 66 tempa, 60 strzałów, ale to no dobra, to nie są jakieś ważniejsze statystyki, najważniejsze to jest tempo, obrona, fizyczność. To wygląda na tej karcie naprawdę nieźle, ale też nie na tyle, żeby wydawać tutaj 10 tysięcy. Dlatego też jeżeli traficie tego zawodnika z paczki, to zostawiłbym go sobie w klubie, ewentualnie jeżeli znajdziecie go za 10 tysięcy, bo to jest tak naprawdę cena Quixelu, przepraszam, takiego zawodnika, a można sobie pograć po prostu informem, czyli kartą, która no daje jakiś tam prestiż waszemu składowi. A wygląda po prostu jak dobry, złoty zawodnik. To nie jest gościu, który powiem, że wow, ale ma niesamowite statystyki na tym informie, ale to jest gościu, który wygląda jak taka solidna, po prostu zwykła, złota karta. Dalej lecimy do Berezuckiego, czyli gracza z CSKA Moskwa. No i myślę, że to jest praktycznie identyczny zawodnik, co przed chwilą Palu, dlatego nie będę go jakoś dużo opisywał, bo wygląda dosłownie tak samo i dokładnie to samo mogę o nim powiedzieć. Aczkolwiek tutaj już milej wygląda to, że ma te 60 tempa niż jak na wcześniejszej karcie bodajże. No na pewno poniżej 60, ale nie będę tutaj strzelał dokładnie ile on miał. No i a propos tempa, uwaga, robimy troszeczkę napięcie. Theo Walcott, a więc gracz Arsenalu, gracz reprezentacji Anglii, 95 tempa, 83 strzałów, 77 fizyczności, 84 dryblingu i 70... fizyczności, przepraszam, 77 podań oczywiście. Jeżeli chodzi o tą kartę, to na pewno ten pace tutaj się wybija. Na pewno fakt, że ma on fajny dribbling, ma on fajne strzały, również nie jest zbyt słaby fizycznie, sprawia, że to jest bardzo użyteczny zawodnik na prawą pomoc. Dodatkowo, tak jak mówię, gwiazdki sztuczek aż tak mocno w tej FIFA się nie liczą. Jasne, przydałaby się ta czwarta, ale on już nie ma od kilku edycji FIFA tej czwartej gwiazdki sztuczek. Jakoś bardzo mocno to nie przeszkadza i naprawdę można sobie wrzucić tego gościa do składu, jeżeli oczywiście kogoś stać, bo pewnie będzie dość drogi przez ten pace, no i oczywiście przez ligę, w której gra. Dalej Joe Allen,
Czyli karta, która mi się nie podoba. No wybaczcie, ja mam oczywiście szacunek do każdego piłkarza, nie mam nic personalnie do Joe Allena, ale ja wszystko oceniam oczywiście w realiach FIFA, a w realiach FIFA ma on ocenę 81, a jedynie dribbling przekracza tą ocenę. Ba! 78 to jest wynik podań, a reszta to jest 70 albo poniżej, co tak naprawdę sprawia, że on ma statystyki jak srebrna karta. Niektóre oczywiście. I nie uważam, żeby to był gościu, który tutaj w statystykach oczywiście dorównuje swojemu poziomowi. Myślę, że ten overall nie pokrywa się absolutnie. Ja wiem, że to jest bardzo częsta sytuacja, ale trzeba o tym wspomnieć i dlatego jeszcze potęguje to 1,68 m wzrostu. No cóż, no jak ktoś jest fanem Walijczyka, to oczywiście można nim pograć, ale czy bym go polecał? No niekoniecznie. Dalej, Isco. No, jeżeli chodzi o tutaj Hiszpana, super karta. No, nie mam tutaj co powiedzieć, jeżeli chodzi o zastrzeżenia. No co, mógłby być silniejszy, mógłby mieć lepszy dribbling, mógłby mieć lepsze strzały, podania czy tempo, mógłby mieć wszystko lepsze, ale to co ma absolutnie wystarcza, aby powiedzieć, że jest to kompletny ofensywny pomocnik, bo to jest gościu, który również ma fajną kreatywność, który ma wizję tak naprawdę na boisku, orientację, widzi gdzie są jego partnerzy, potrafi przytrzymać piłkę i brzmi to jakby mówił o prawdziwym zawodniku, a nie jako wirtualnym graczu w FIFA, ale naprawdę jej fenomenalnie przenosi niektóre cechy danego zawodnika ze świata rzeczywistego do swojej gry. A jeżeli chodzi o Isco, to naprawdę to widać, że to jest taki typowy ofensywny pomocnik i on naprawdę potrafi wykazać się, no, dużą kreatywnością na boisku. Dalej, Yannick Carrasco, a więc Belg z Atletico Madryt, który ma naprawdę też fenomenalne statystyki. Już napęd również 4x4, 90 tempa, 80 strzałów, 80 podań, 86 dribblingu i 67 fizyczności. O tej fizyczności też warto wspomnieć, bo nie stoi ona na jakimś bardzo niskim poziomie. Carrasco będzie bardzo drogi, tak mi się wydaje. Oczywiście ja w tym momencie to nagrywam, jak już jest ta drużyna tygodnia, ale do cen jeszcze nie sprawdzałem, bo w tym momencie one absolutnie nie są adekwatne do tego, co będzie jutro, a co będzie w weekend, to już w ogóle. Dlatego też cóż, Carrasco, bardzo dobry zawodnik. Jeżeli go traficie, sprzedawajcie, bo będzie taniał do wtorku, tak gdzieś myślę. Poniedziałek, wtorek już powinna być ta minimalna cena, później powinien troszeczkę zdrożyć. W każdym razie, jeżeli chodzi o tego zawodnika, naprawdę bardzo fajne statystyki. Myślę, że można nim przyjemnie pograć. No i cóż, jeżeli kiedyś będę miał taką okazję, może w drafcie, może później, w późniejszych etapach FIFA, kiedy już będę inwestował w tej formy, to na pewno w Carrasco również postaram się zainwestować. Lecimy dalej. Modeste. No jestem pewien, że to nazwisko czytam źle, bo po francusku z pewnością się tak nie czyta. Troszeczkę to spolszczyłem, ale cóż, zawodnik FC Köln ma średnie statystyki, nie uważacie? Ale zmieniając mu je troszeczkę stylem gry myśliwy, myślę, że można tak podkręcić tą kartę, że stanie się ona, no, zabójczo użyteczna, bo z jednej strony te trzy gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi wcale jakoś mocno nie zachęcają, z drugiej jednak jest to wystarczające. Średnia, średnia, również to nie są najlepsze pracowitości, ale są wystarczające, a za to wzrost 1,87 m sprawia, że to jest gościu, który będzie wygrywał pojedynki główkowe. Hunter, czyli myśliwy, będzie oczywiście sprawiał, że dostanie on niesamowitego boosta do pace'a. Jeżeli chodzi o jego główki, tak jak mówiłem, stoją na dobrym poziomie, strzały również, więc myślę, że to akurat będzie zawodnik, w którego będzie bardzo dobrze zainwestować, w takim sensie, że możecie sobie nim po prostu pograć i myślę, że powinno to sprawiać przyjemność. Również przestrzegam was przed tym, że jeżeli na przykład zobaczycie go w drużynie przeciwnika, to nie uśmiechajcie się szyderczo, że kupił gościu najtańszego informa, bo naprawdę to może być tania karta, która okaże się bardzo dobrą, bardzo użyteczną w samej grze. Ja osobiście, jak będę miał czas, bo naprawdę ostatnio z tym czasem jest ciężko, to myślę, że to jest właśnie taki zawodnik, którego mógłbym sobie przetestować. Może niekoniecznie o tym nagrywać, ale jak coś, to wam podrzucę jakieś opinie na fanpage'u czy tam na grupie Załoga Kinetyka. Taka chamska reklama, macie linki w opisie. Lecimy, Dzeko, 68 tempa. Nie jest to najfajniejsze, ale generalnie spójrzcie na overall i spójrzcie na statystyki. Żadna statystyka nie przekracza, nawet nie dorównuje overallowi. Więc ja po prostu, no, nie podobają mi się takie karty. To jest coś, co EA robi po to, żeby nas troszeczkę oszukać. Oczywiście oszukuje nas jawnie, tak, można tak powiedzieć. Ja wiem, że to, no, to co podkreślam, to nie jest jedyny przypadek, to się zdarza bardzo często, co nie oznacza, że to wygląda ładnie, to wygląda po prostu brzydko, to wygląda niefajnie i uważam, że czegoś takiego być nie powinno. Jeżeli chodzi o Dzeko, nieważne czym to podkręcicie, ta karta będzie troszeczkę jeszcze za słaba, żeby można powiedzieć, że jest dobra, że jest grywalna. Jedyne co tutaj u Dzeko chciałbym wyróżnić, no to wzrost wynoszący 1,93 m, bo ja osobiście Bośniaka jako piłkarza naprawdę lubię.
Znaczy inaczej, nie mam nic do niego, no nie powiem, żebym był jakimś fanem jego gry, ale nie mam nic do tego zawodnika, dużo o nim słyszałem, nigdy żadnej negatywnej rzeczy, jeżeli chodzi o zachowania boiskowe, więc myślę, że jest to naprawdę pozytywny gościu, a statystyki dostał, jakie dostał, nie? Lecimy dalej, Paulo Dybala, no słuchajcie... Osobiście przeglądałem oczywiście drużynę tygodnia, zanim zabrałem się do montowania tego filmiku, do nagrywania przede wszystkim tego filmiku. I jedno porównanie, no Messi. Przepraszam, ale to, że jest Argentyna, to strasznie mocno sugeruje od razu Leo Messiego. A to, jakie on ma statystyki, to jest po prostu czysta poezja. Oczywiście, jak wiemy, Messi jeszcze parę lat temu występował w FIFA, bo mówię tutaj oczywiście tylko i wyłącznie o FIFA, bo w tym momencie Messi to może biegać po boisku gdzie chce i tak trener mu nic nie zrobi, ale w FIFA występował na pozycji środkowego napastnika i myślę, że miał bardzo podobne statystyki, bo oczywiście nie pamiętam już tych statystyk z FIFA, bodajże 14 czy 13 czy nawet już 15, nie pamiętam za mocno. Ale Dybala ma po prostu tak fenomenalne statystyki, że nie uważam, że jakikolwiek inny zawodnik jak Messi mógłby tutaj przyjść do porównania, bo naprawdę to jest klasa światowa, nawet nie będę poszczególnych statystyk czytał, bo po prostu no są fenomenalne. Szkoda, że nie ma wysokiej pracowitości w ataku, ale w tej FIFA akurat aż tak ważne to nie jest. Tak się prezentuje podstawowa jednastka, przepraszam, bo znowu was troszeczkę zanudzam, ale... Osobiście jakbym miał omawiać jedną drużynę tygodnia tak szczegółowo, jakbym chciał, to myślę, że zajęłoby mi to około półtorej godziny i wtedy bym się wyrobił z każdym zawodnikiem, ale żeby to troszeczkę przyspieszyć, to już zobaczyłem sobie, że nie ma absolutnie sensu omawiać żadnego z tych srebrnych piłkarzy, bo po prostu statystyki najfajniejsze nie są. Troszeczkę przyspieszymy, pominiemy również tego bramkarza, bo no 10 tysięcy cena Quixel, za więcej nie ma sensu go kupować. Rafinha, prawy pomocnik, oczywiście nie nadaje się ten zawodnik na tą pozycję, oczywiście mówię o FIFA, tak? Bo statystyki, no to jest ewidentny ofensywny pomocnik, ewentualnie ten środkowy pomocnik, ale niekoniecznie prawy, na prawej stronie. Suarez to jest akurat karta, przy której chwilkę się zatrzymam, pozwólcie. 1,88 m wzrostu, średnia pracowitość, bardzo zbalansowane statystyki i podoba mi się ta karta. To jest właśnie karta, która mimo tego, że ma poniżej te wszystkie statystyki tego, co prezentuje się na ocenie ogólnej, to ta karta już wygląda lepiej, bo te statystyki są powyżej 75, przynajmniej większość z nich. Te statystyki już są dobre i te statystyki sprawiają już, że ta karta jest grywalna, a nie to, co w przypadku Joe Allena czy Edina Dzeko. No i cóż, Carlos Eduardo pominę, no wspomnę tylko, że ma napęd 4x4 i nie jest dość niskim napastnikiem. I przejdę do Martina Braithwaite'a, już tak troszeczkę na szybko, bo chciałbym się wyrobić w te 14 minut, została mi około minuta, półtorej, a chciałbym naprawdę jeszcze omówić tego zawodnika, bo to jest gracz, którego zawsze używam na początku FIFA. Akurat tutaj w obecnej FIFA zdarzył mi się taki mały wyjątek, jeszcze nim nie miałem przyjemności grać, Duńczyk dostał informa, no i wygląda to fenomenalnie i znowu nabrałem chęci, żeby zagrać zawodnikiem Toulouse. 87 pędzica, 80 strzałów, 83 dribblingu, 81 fizyczność, 77 podań, a więc wszystkie statystyki ważne, ocenione są bardzo wysoko i osobiście polecam zagrać z tym zawodnikiem, bo on nie powinien być wcale aż taki drogi, myślę, że do 30 tysięcy, no nie, w sumie na początku FIFA może do 40 tysięcy, powinno dać radę go wysnajpić, nie mówię, że on będzie po tyle chodził, ale wysnajpić powinno go dać radę. A jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą kartą. No cóż, dobra, bez przedłużania. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Przypominam, że tam w komentarzach możecie pisać o jakości dźwięku, o tym, jak podoba wam się ta drużyna tygodnia, o tym, jak podobał wam się ten materiał. Generalnie możecie mi napisać o czymkolwiek. Oczywiście mam nadzieję, że związanego z tematem. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, bardzo serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę, bo ostatnio naprawdę z tą aktywnością jest bardzo dobrze, za co wam serdecznie dziękuję, to niesamowicie doceniam. I no, ukłony dla was po prostu, bo fenomenalnie to wszystko wychodzi. Dzięki wam, pobijamy kolejne liczby, no co mnie niesamowicie cieszy. Również jeżeli jesteście nowi na kanale, no to możecie dołączyć do tej społeczności, którą razem tworzymy, klikając przycisk subskrybuj. A jeżeli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, no to tak szybciutko jeszcze w opisie macie link do fanpage'a, do grupy Załoga Kinetyka, bo tam sobie po prostu nawzajem pomagamy, układamy squad building challenges, tych, które się nie pojawiają na kanale. Naprawdę robimy masę rzeczy, mamy wpływ na kanał, więc cóż, mam nadzieję, że to wszystko się podoba, mam nadzieję, że chcecie naprawdę tworzyć tą społeczność. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona.